jakaś czegoś, kurde. Widzicie? To są te Saloniki, ale deszcz pada. Jedź prosto. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich, kochani, w Tesalonikach. Jestem w Grecji w tej chwili. Jadę do takiego miejsca. White Tower. Biała wieża. Tam podobno można bardzo ładnie zobaczyć wszystko i tak dalej. Ale jest jeden problem. Pogoda. Mam już od 3 dni deszcz, kurczę. Dzisiaj akurat nie pada, ale jest bardzo pochmurnie. W związku z tym te wideo nie będą. Ja lubię jakieś słońce, jak się nagrywa i wtedy jest przyjemnie i fajnie. Jak jest taka pochmurna pogoda, to... No dobra, będę wam tu pokazywał trochę te miasto. Te Saloniki. Saloniki mówią na to. I później będę jechał dalej. No to oglądajcie. O, to jest piękne wybrzeże. Takie. A tu jest taki park. Ciągnie się to wybrzeże. Zobaczymy dalej, co tu będzie w tym mieście. Jest. Fajnie. Aperito. I to jest. Co mam tu problem, bo zaczął deszcz padać. Ja stoję na przystanku autobusowym. Nie mogę tu stać. Tam widać się wieżę. Deszcz zaczął padać. Jest pieprzam stąd. Deszcz pada, ja stoję na przystanku autobusowym. Tam jest taka wieża. Tak to wygląda. Saloniki. Powiem wam, że to jest... Chciałem tam jechać, tą białą wieżę sfotografować, wideo zrobić, ale nie dało rady. No nie ma szans, żeby auto zaparkować. Na przystanku autobusowym postawiłem to wszystko. Musiałem stać przy aucie, żeby nie dostać mandatu. I teraz postanowiłem, że wyjeżdżam z tego miasta, już mogę dosyć. Nie lubię wielkich aglomeracji, bo to jest tragedia z samochodami. Jeżdżę po tym mieście i powiem wam, że tragicznie, wiecie, ile benzyny ja tu spaliłem, a tam 12, a tam 10, a tam do mola było 20 km, a później do McDonalda, a później na Białą Wieżę, gdzie nie mogłem zaparkować. I teraz sobie powiedziałem, koniec, wyjeżdżam stąd i decyduję. Nie ma co się tutaj czarować. W tym mieście trzeba stąd spieprzać, bo to jeszcze wypadek można zrobić. No to na razie. Ludzi, samochodów, tyle, że w dużych miastach tak jest. I jakbym pojechał do Aten, przecież nie mam aż tak daleko, to jeszcze gorszy bym miał problem. Nie chcę, nie jadę, dziękuję za taką jazdę. Pociągiem można jechać, autobusem, tak, bo sobie chodzisz. Wiedzasz, ale nie samochodem. Ja ledwo stąd wyjeżdżam. Mogę tylko wam tak pokazywać z auta, no co ja mogę. Stąd wyjeżdżam.
Liverpool nie ma szans ludzi auto zaparkować jest. Coś okropnego. Tu już wyjechałem na prostą. Mam jechać 67 km. To już trochę mnie. Trochę mi użyło, wiecie? Zobaczcie, czy jest gdzieś tu miejsce na samo. Nie ma nigdzie. Gdziekolwiek jedziesz. Widzicie parkingi, jak tu jest? Patrzcie, patrzcie, zobaczcie. Nie ma nigdzie parkingu. Nigdzie. A ja jadę dalej prosto. Muszę wam powiedzieć, że obecnie jechanie autem do dużych miast wszędzie się robi tu to samo. Tragedia. Parkowanie. Nie ma szans na parkowanie. Ale już wylatuję na ulicę taką wylotową. Jest już mądrzej. Pomyśl, w korka, oni zajeżdżają motocyklami, jadą. Kurde. Kiepska sprawa. Na razie to w Hiszpanii mi się lepiej podobało. Tam naprawdę było fajnie. Może dlatego, że była super pogoda. Ale tutaj nic ciekawego w tych... Jest, tam może są, na pewno jest. Jakieś zabytki są, no nie ma cudu. To jest Grecja, nie? Ale jedź tam, dobij się samochodem. Postaw, jeździ po mieście autobusami. Nie znasz komunikacji, nie znasz nic. Kolejka za czymś, nie wiem. Greckie miasta, kurwa. Jadę nie wiadomo gdzie, wiecie, jadę tak, bo jadę przez miasto. No i tak udaje, że wiecie, żeby trochę coś zobaczyć, nie? Coś wam nakręcić, bo ja tutaj nigdzie nie stanę też. Patrzcie, małe miasto, nigdzie nie ma parkingów w tych rejonach takich bardziej, wiecie, centralnych. O, to są takie ulice, no. Jeżdżę. Naprawdę nie wiem, gdzie jadę. Gdzieś stanę, zaparkuję gdzieś dalej od centrum. Centrum i... O, tu. Chociażby na chwilę. Greckie miasteczko! Jedziemy przez greckie miasteczko. Pada i pada. Odkąd wjechałem do Grecji, tak cały czas deszcz pada. Ale mam pecha. Muszę to coś wyjaśnić. Widzicie, jak to jest? Deszczyk, deszczyk. Trzeba nagrywać, zwiedzać. A, zapomniałem wam powiedzieć, wiecie co? To morze to się nazywa Corinthiacos Kolpos. I jadę do miejscowości
teraz, co się będzie nazywała Nawpaktus. Nawpaktus. No dobra, jedziemy dalej. Jedziemy do Nawpaktus. Tymczasem, moi mili, jadę sobie spokojnie. Wiecie, nawet jak jedzie jakiś samochód za mną i mnie pogania, to zjeżdżam na bok, bo bardzo mały ruch jest, zjeżdżam na bok, on sobie jedzie dalej, ja sobie jadę pomalutko i obserwuję teren. No i tutaj jest taki widoczek z tego miasta. Dotarłem do tego miasta, co wam mówiłem wcześniej. Ale będę jechał dalej. Co? I to są te budynki, są te budynki. Black Americano coffee? Black? Ha? Black Americano? Oh. Yeah, yeah, yeah. No witam, witam. Dzień dobry. Jestem w mieście, co się nazywa Litea. Litea w Grecji położona jest na samym południu, już tam jak się w dół jedzie na południu Grecji. Nie mogę określić wam dokładnie jak, bo nie. Po prostu. Idę teraz zobaczyć nad wodę. Piłem sobie kawkę. Dała mi kawę i buteleczkę wody. 1,80 euro, to nieźle. No i tu idę i zaraz tu po drodze, patrzcie, o, to taki kościół stoi. Widzicie? Akurat tędy przechodzę. I tam kawałek dalej już jest woda. To miasto tu takie. No dosyć ładne to miasto. Zastanawiałem się, powiem wam coś. Zastanawiałem się. No i chcę wam powiedzieć, że mam jakieś 150 km do Aten, ale do Aten nie pojadę z tego względu, że tam jest za duże korki są w samochodem, to jeszcze pociągiem to można byłoby jechać, wiecie. Gdzieś tam komunikacją, zostawiać auto, później nie wiesz gdzie chodzić. To mnie bardzo męczy i to bardzo, a ja już nie mam tych latek takich młodych, żeby aż tak brykać. Dlatego nie, wolę takie małe miasteczka jak te są. Sobie pójdę, usiądę, kawkę wypiję, ponakręcam i wiecie, no i dalej jadę. No i tu się zaczyna wybrzeże. Mówiłem wam, niedawno byłem w górach, teraz jeszcze minut temu. A tu już jest woda. I widzicie, jaka czysta woda? Kurde. Spójrzcie tu. Taka czyściutka woda jest. A. I w Grecji też mamy drzewa pomarańczowe. Jakie ładne pomarańcze. Na ulicy rosną. A co to jest, nie wiem.